szybciej idzie rozwój świata, niż zmienia się nasza percepcja. I to działa w obie strony. Indie mają percepcję Polski też nie do końca zgodną z obecną rzeczywistością. Widzą nas gdzieś jako kraj Europy Wschodniej bardziej niż środkowej. Do niedawna nie dostrzegały w nas jakiegoś istotnego partnera. Chociaż relacje mamy bardzo poprawne, bo jakby nie ma żadnych problemów. W zasadzie Polska od roku 2011, kiedy podpisaliśmy strategiczne partnerstwo z Chinami, to Polska w Azji widziała tylko Chiny. No i w pewnym sensie myśmy się rozczarowali, bo oczywiście z Chinami mamy dalej kontakty gospodarcze i nie tylko, ale nie doszliśmy do jakichś takich większych interesów, do jakiegoś spektakularnego sukcesu w tych kontaktach. Mamy bardzo duży deficyt, 13-krotny deficyt w handlu wobec Chin, więc jesteśmy trochę rozczarowani. I na tym tle jednocześnie wzrost potęgi Indii, pamiętajmy, mówimy o gigancie. Indie to jest gigant, to nie jest państwo, to jest subkontynent.